Dzień dobry, nazywam się Anna Czajkowska i witam na festiwalu Between Pomiędzy. Dzisiaj opowiem Państwu o filmie, który powstał w koprodukcji Dancing Association, czyli Sopockiego Teatru Tańca i Fundacji Between Pomiędzy pod przywództwem profesora Tomka Wiśniewskiego. Film ten powstał w. Premiera odbyła się w grudniu 2015 roku i był to projekt łączony, to znaczy w skład całego projektu wchodziły dwa wydarzenia, czyli film To Wszystko Tutaj i spektakl Wszystko Co Widać Ohio. W filmie oprócz założycieli Sopockiego Teatru Tańca, czyli Jacka Krawczyka i mnie, wystąpiły też tancerki Joanna Nadrowska, Barbara Pędzi, Kalina Porozińska i Grażyna Słaboń. Także w takiej małej kompanii zrealizowaliśmy krótkometrażowy film pod tytułem To Wszystko Tutaj. To nie było dla nas, jako Sopockiego Teatru Tańca, pierwsze spotkanie z twórczością Samuela Becketa, dlatego że w 2005 roku zrobiliśmy spektakl Kwadrat wersja 6, inspirowany jednoaktówką Becketa Quad. No i po 10 latach, czyli w 2015 roku, powróciliśmy z podwójną niespodzianką inspirowaną twórczością Samuela Becketa. Inspiracje do powstania filmu to oczywiście Impromptu Ohio, Kroki, Quad, Breathe, Come and Go, polskie tytułem i z powrotem, Obłęd. No właśnie co. I na podstawie tych kilku jednoaktówek zrobiliśmy kompilację. I niektóre z tych tematów bardzo mocno zremiksowaliśmy, czyli wyszliśmy od idei, na przykład w Impromptu Ohio mamy dwóch mężczyzn siedzących blisko siebie przy stole. U nas była to kobieta i mężczyzna i siedzieliśmy do siebie bokiem, tyłem do kamery. Natomiast co było wspólne w Impromptu Ohio i w naszym spektaklu, w naszym filmie, w tej scenie, no to właśnie rytm i to nasłuchiwanie siebie nawzajem. Podobnie miała się sprawa z kładem, z kwadratem, to znaczy znaleźliśmy w naszym parku takie miejsce, które ma formę graficzną koła. Jest to taki rodzaj skrzyżowania uliczki, po prostu alei w parku. I to koło postanowiliśmy przerobić na kwadrat. No i potem staraliśmy się zmieścić właśnie tą choreografię ze spektaklu Kwadrat, zmienioną na większą ilość osób, bo wiele lat wcześniej w spektaklu Kwadrat brały u nas udział 4 osoby. Natomiast teraz zrealizowaliśmy temat w 6 osób. Dlaczego Becket? No na to pytanie odpowiedź dla nas, jako dla artystów związanych ze sztuką tańca współczesnego, jest dosyć prosta i oczywista. To znaczy, moim zdaniem, jest bardzo wiele linków, wiele wspólnych części między twórczością Becketa a stylami, technikami, metodami pracy w tańcu współczesnym. W tańcu współczesnym są takie metody pracy, kompozycji, choreografii, jak akumulacja, minimalizm, punktualizm czy redukcjonizm. I właśnie te zjawiska uważam za bardzo korespondujące z twórczością Samuela Becketa, zwłaszcza z jego jednoaktówkami bez słów. Możemy tu mówić o punktualizmie, o redukcjonizmie, o minimalizmie, o aleatoryzmie, czyli o takich metodach, które
w tańcu współczesnym istnieją. Ala toryzm zaproponowała w latach 60. Trisha Brown i polega na tym, że powtarzamy jakąś sekwencję za każdym razem od początku, dodając następny element, czyli A, AB, ABC, ABCD i tak dalej, budując dłuższą artystyczną wypowiedź. Minimalizm z kolei w Europie bardzo rozpropagowała Anna Teresa Kirsmaker, założycielka zespołu Rosas. W skrócie minimalizm to jak z małego zrobić dużo. Czyli mamy jakiś temat i próbujemy ten temat rozprowadzić w czasie i przestrzeni, operując tempem, zmianami kierunków, poziomów, intencją tancerza. Czyli w skrócie, jak zrobić z małego dużo. Redukcjonizm, odwrotność, czyli jak zrobić z tematu, który jest konkretny i obszerny, mało, czyli jak zredukować warstwę ruchową i intelektualną do minimum, żeby forma była lapidarna i bardzo konkretna. Punktualizm natomiast wywodzi się z muzyki, ze współczesnej muzyki alternatywnej. Jednym z prekursorów punktualizmu był Karl Heinz Stockhausen. No i polega na tym, że słyszymy pojedyncze dźwięki, które przedzielone ciszą i napięcie się buduje między tymi punktami. Przekładając to na ruch, widzimy poszczególne pozycje, a przejścia między tymi pozycjami są szybkie, czyli ważniejsza jest pozycja z pauzą niż same płynne przejście pomiędzy tymi pozycjami. I znowu jest to odniesienie absolutne, moim zdaniem, do twórczości Becketa, który bardzo często punktuje słowa, treści, pomiędzy nimi zachowując pauzę. Ta pauza powoduje, że te treści są jeszcze bardziej wyraziste. Wszystkie wymienione przeze mnie metody pracy w jakimś sensie istnieją w twórczości Becketa, ale także i inne wartości, które są związane z teatrem tańca, z teatrem, mówiąc szerzej, postdramatycznym. Czyli tych linków, tych konotacji jest naprawdę dużo. To, co na pewno też jest istotne w twórczości Becketa i jest istotne w ogóle w szeroko mówiąc tańcu współczesnym, to jest egzystencjalizm, takie pochylenie się nad kondycją jednostki, nad losem pojedynczego człowieka, ale też mówiąc szerzej, nad losem całej zbiorowości. To są główne tematy, którymi zajmuje się teatr tańca, czy mówiąc szerzej, teatr teatralny. Dlatego tutaj tych pól zazębiania się, pól inspirowania się może być bardzo dużo. I tak też pracowaliśmy do filmu To wszystko tutaj, czyli stosowaliśmy pewne zabiegi, o których mówiłam, ale też próbowaliśmy przetworzyć ruch tak, żeby on po prostu odpowiadał nastrojowi. Ciekawostką może też być fakt, że na przykład Come and Go kręciliśmy na cmentarzu. Zdjęcia właściwie były na obydwu cmentarzach, które mieszczą się w Sopocie, czyli na cmentarzu żydowskim i na cmentarzu katolickim. Takie umiejscowienie tej sytuacji trzech kobiet wydało nam się odpowiednie.
wątek oczekiwania, wątek tęsknoty, wątek samotności. To wszystko wybrzmiało w naszym mniemaniu w sytuacji tego pleneru w dwójnasób. Często widuje się w dużej mierze właśnie kobiety na cmentarzach, które przychodzą do swoich mężów, wspominają, dbają o groby i właściwie tkwią w pewnym sensie w przeszłości, nie mogąc się od niej oderwać. Ale oczywiście pojawiły się też inne tropy beckettowskie, czyli latarnia, czyli jesień, czyli otwarta przestrzeń plaży z horyzontem. Takie sytuacje, takie miejsca, które już same w sobie tworzą bardzo beckettowski klimat. Chciałabym powiedzieć, że ta sytuacja, którą mamy obecnie, pandemię COVID-19, to jest obłęd, to wszystko, co się widzi. To właśnie co? No to tutaj. To wszystko tutaj, obłęd to wszystko, co dane. Co się widzi? Obłęd to wszystko, co się tutaj widzi. Obłęd. Jako tancerka i choreografka tak właśnie się czuję, jak w jakimś obłędzie. Ciało nie może być swobodne. Człowiek nie może być swobodny. Czas jest i go nie ma. Czysty Beckett. Czekamy też na Godota. Czekamy, aż przejdzie. Podobno tak szybko nie przejdzie. No a zatem obłęd to wszystko, co dane. Co się widzi. Obłęd to wszystko, co się widzi. To. No właśnie, co? No to. Tutaj.